To, co zrobił Stewart, nigdy nie powinno było mieć miejsca. Nawet Julius Pringle stwierdzi, że zawsze był suspicious. You will regret that purchase. Dziś test Pringles o smaku podejrzanej potrawki z Minecrafta. W grze jej zjedzenie daje nam różne pozytywne lub negatywne efekty, jak widzenie w ciemności lub zatrucie. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Wziąłem dwie puszki, jedną do testu, a drugą dla potomności. Kiedyś moje dziecko na pewno zrobi na nie miliony. Mnie najtaniej wyszło kupienie ich na stronie americanfizz.co.uk i przesłanie ich na mój angielski adres. Drugie najtańsze są na skrami.pl i wam łatwiej będzie kupić je tam. A tu jest cały mój rachunek, dwie paczki, wysyłka plus konwersja na złotówki. Główna strona Pringles mówi nam, że smakują jak obfity gulasz z nutką ostrości na końcu. Sprawdźmy, czy smakują jak chatka z dirta. Smacznego. Oh fuck. Okej, pikanteria, o której mówią na stronie internetowej, faktycznie na końcu jest. Czy to jest zupa gulaszowa przed tym ostrym momentem? Nie wiem, ale wiecie co jest najlepsze? Że ja naprawdę tego nie robię specjalnie. One smakują jak stare Mr. Snacki, chrupaki, łapaki w kształcie łapki. One miały ketchupowy smak? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, ci, którzy lubią chipsy od dawien dawna. Kurde, to jest bardzo smaczne i powiem wam, że jak dla mnie, jak zawsze. Gdyby nie ta ostrość na końcu, bo ona się stopniowo zwiększa i rośnie do dosyć wysokiego poziomu, gdyby nie ona, to byłyby genialne. I faktycznie da się tutaj wyczuć nutkę ziemną czy ziemistą. Ta początkowa słodkość i pyszny smak sprawia, że macie ochotę zeżreć je wszystkie, ale zaraz wbija ta ostrość i no już nie jest tak fajnie. I po zjedzeniu już kilku ten efekt Mister Snacków zanika. Myślę, że 8 na 10 to dobra ocena. Gdybym był Matt Pattem z Game Theory, Food Theory, to pewnie przeanalizowałbym, który składnik tej listy sprawia, że smakują jak generator kobla. Wysoko na liście jest glutaminian sodu, czyli smak umami w proszku, cebula w proszku, papryka, czosnek, co ciekawe pomidor w proszku, kwasek cytrynowy i dwa nowe, nieznane mi jeszcze wzmacniacze smaku, czyli E631 i E627. Te chipsy idealne są na prezent dla każdego, kto lubi Minecrafta i dla tych, którzy kolekcjonują puszki Pringles. Niekoniecznie dla tych, którzy lubią procesowane jedzenie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zapraszam was do kolejnego. Ja jestem Marcin. Na razie.